Święta coraz bliżej, dlatego przygotowałam dla Was film o 5 produktach, które zdecydowanie powinny się znaleźć na naszym świątecznym stole ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Jak się okazuje, tradycyjne polskie świąteczne jedzenie naprawdę może być zbawienne dla naszego organizmu, ale tutaj chodzi tak naprawdę nie o to, co jemy, ale w tym wypadku jak dużo. Pierwszym produktem, a w zasadzie produktami, które chcę Wam polecić, to przyprawy korzenne. Takie jak imbir, kurkuma, cynamon, goździki czy anyż. Na pewno wielu z Was święta właśnie kojarzą się z zapachem tych wspaniałych, aromatycznych przypraw, który roznosi się po całym domu. I rzeczywiście warto po te przyprawy sięgnąć, ponieważ mają one wręcz działanie lecznicze. Dwiema, o których chcę Wam więcej powiedzieć, to imbir, ponieważ ma on również działanie odchudzające, przyspieszając naszą przemianę materii, a także kurkuma. Kurkuma zawiera bardzo fajny składnik kurkuminę. Jest to związek, który ma udowodnione działanie przeciwnowotworowe, ale także poprawia naszą pamięć, zapobiega chorobie Alzheimera, ma działanie przeciwpasożytnicze, oczyszczające dla naszego organizmu, a także zwiększa naszą odporność. Dlatego kurkuma jak najbardziej może być stosowana przez nas codziennie i nie tylko od święta. Może zauważyliście w moim intro świątecznym, tam jest właśnie taki napój z imbirem, kurkumą i cytryną zalany wrzątkiem, który świetnie pobudzi nasz organizm, a także pobudzi nasz układ pokarmowy do tego, żeby lepiej trawić i przyspieszy nasz metabolizm. Więc bardzo polecam, szczególnie na święta, kiedy zdarza się nam zjeść po prostu troszkę za dużo i za bardzo obciążamy nasz układ pokarmowy. Drugim produktem, który Wam polecam, to kapusta. Ma ona bardzo dużo witamin i składników mineralnych, o których szerzej piszę w artykule na blogu, do którego Was odsyłam. Ale chciałam zwrócić Waszą szczególną uwagę na witaminy A, C i E. To tak zwane przeciwutleniacze, inaczej antyoksydanty. Dlaczego one są dla nas tak ważne? Ponieważ zwalczają one wolne rodniki. Wolne rodniki można nazwać takimi złodziejami w naszym organizmie, ponieważ posiadają one jeden wolny elektron i dlatego starają się przyłączyć do innych związków, uszkadzając je i zabierając albo oddając im ten elektron do pary. Wolne rodniki niestety w dzisiejszych czasach tworzą się w naszym organizmie w zbyt dużej ilości. Kapusta, warto, żeby na święta była spożyta jako kapusta kiszona. Po pierwsze, lepiej się ona trawi, czyli dla osób z problemami gastrycznymi będzie ona mniej kłopotliwa przy stole, ale z drugiej strony ma ona kwas mlekowy. Kwas mlekowy to świetny probiotyk. Probiotyki wpływają korzystnie na naszą mikroflorę jelitową, z którą naprawdę większość z nas ma dzisiaj, nawet o tym nie wiemy, a duży problem. Dlaczego jest to tak ważne? Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę Wy jesteście sobą tylko w 10%. Ponieważ 10% naszej wagi to nasze komórki, a pozostałe 90% to bakterie. Probiotyki pomagają nam w tym, aby więcej było tych bakterii w nas, dobrych niż złych. Jak odróżnić kapustę kiszoną od kwaszonej? Ponieważ niestety często możemy kupić kapustę, wydaje nam się kiszoną, a jest ona kwaszona. Przede wszystkim, jak zwykle, patrzymy na skład. Kapusta kiszona zawiera w sobie tylko kapustę i sól. Natomiast kapusta kwaszona jest zrobiona o wiele szybciej, zrobiona jest na occie i nie ma w ogóle kwasu mlekowego. Dlatego zdecydowanie zwróćcie na to uwagę albo zakiście sobie taką kapustę sami. Trzecim produktem, bez którego chyba nie wyobrażamy sobie świąt, to grzyby. Grzyby, wbrew pozorom, również mają wiele wartości odżywczych, ale na pewno nie znajdziecie ich w pieczarkach hodowlanych. Także jeżeli macie możliwość kupienia bądź zebrania wcześniej takich borowików i ususzenia ich, jest to świetna rzecz. Mają one szczególnie witaminy z grupy B, ale także nazywane są mięsem lasu. Dlaczego? Mają bardzo dużo białka, szczególnie tych aminokwasów egzogennych, które potrzebujemy pozyskiwać z pożywienia. Dlatego osoby na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej spożywające mało mięsa powinny koniecznie wziąć sobie dokładkę takiego posiłku właśnie z grzybami. Oprócz borowików i na przykład kurek możemy również zakupić boczniaki. Są one bardzo dobre, wręcz mają działanie lecznicze. I kolejnym takim grzybem, ciekawym, a mało popularnym, są grzyby shiitake. Shiitake mają działanie przeciwnowotworowe i często są również wykorzystywane w leczeniu. Możemy je kupić w sklepie ze zdrową żywnością, a także, jeżeli chcemy, możemy sobie zakupić grzybnie. Można to zrobić na przykład na internecie. Proces hodowli naprawdę nie jest trudny i nie jest to też taka droga opcja. Czwartym produktem jest śledzik. I ogólniej mówiąc ryby.
Dlaczego wybrałam śledzia? Ponieważ po pierwsze często pojawia się ona w wigilijnym stole, na przykład z dodatkiem pomidorów, z miodem, to moja ulubiona wersja, albo suszonych śliwek. Ale także śledzie, według rankingu organizacji WWF, są jednymi z mniej zanieczyszczonych ryb metalami ciężkimi, a na to bardzo warto zwrócić uwagę. Z kolei na przykład tradycyjny karp, który i tak pojawi się na naszym stole od święta, ma tych substancji toksycznych, może mieć bardzo dużo, no i z kolei często jest hodowlany. I tutaj przestrzegam Was, ponieważ często kupujemy ryby, bo wydaje nam się, że są zdrowe, a niestety różnie to może być, ponieważ jeżeli mamy rybę hodowlaną, jest ona karmiona paszą i naprawdę nie ma w niej właśnie tych odżywczych kwasów omega-3, czyli DHA i EPA, które są potrzebne do rozwoju naszego mózgu, do ochrony naszych komórek i do praktycznie wszystkich procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie. Ale w paszy znajdziemy kwasy omega-6, czyli te prozapalne. Więc tutaj nie co, ale również skąd jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ryby. I ostatni produkt, czyli coś na słodko, mianowicie mak. Mak najczęściej kojarzy nam się z makowcem i bardzo dobrze. Jest on przede wszystkim bogatym źródłem wapnia, często nawet lepszym niż mleko. Jednak, jak wiecie, obróbka termiczna sprawia, że te wartości odżywcze o wiele są niższe w produktach. Dlatego ja na moim kanale zaproponuję Wam kutię, tradycyjną polską na Wigilię, ale nie z makiem niegotowanym, a tylko moczonym i następnie mielonym. Także zachęcam do wypróbowania. Pamiętajcie, że w święta warto spróbować wielu dań i warto przygotować ich różne tradycyjne potrawy, jednak najważniejsze jest później to, jak zasiądziemy do stołu, ile ich zjemy. Także próbujemy, nie objadamy się, a jeżeli niektórzy z Was mogą obawiać się nadmiernej ilości kilogramów, gdy staną po świętach na wadze, to zachęcam Was do kolejnego mojego filmu, w którym opowiem, jak nie przytyć w święta. To tyle. Życzę Wam najlepszego dnia i do zobaczenia!